Kto był Żydem? Kto był atakowany jako ten obcy? Jako ten wróg? Żydem mógł być de facto każdy, kto miał jakiekolwiek pochodzenie krewnego, nawet dość odległego, no, z żydowskimi, że tak powiem, papierami. Były takie sytuacje, gdzie oficerowie MSW prowadzili wręcz badania genealogiczne. Sięgają 3-4 pokolenia wstecz, żeby znaleźć ślad żydowskiej krwi. Na przykład w przypadku działaczy katolickich. W praktyce natomiast, no, ograniczano się do osób, które miały jedno lub dwoje rodziców żydowskiego pochodzenia, mając MSW w rękach. Partyzanci mieli dostępne wszystkie dane personalne, wnioski o dowody osobiste, o zmianę nazwiska, wnioski paszportowe. Od 1945 roku mogli dowolnie, że tak powiem, ustalać, kto się ukrywa, choć jest Żydem. Bo żeby być Żydem, wcale nie należało mieć tożsamości żydowskiej, świadomości swojego pochodzenia, jakiegokolwiek przywiązania, sentymentu. W gruncie rzeczy posługiwano się kryteriami norymberskimi, ale czasem więcej, bo bywały wypadki, że atakowano za żonę Żydów. Tworzono jednym słowem listy ludzi, którzy mogli być zaatakowani. Te listy i na te osoby, ale także na inne, zwrócono szczególną uwagę po agresji, jak mówiono, agresji, prawda, Izraela na kraje arabskie w 1967 roku. Wówczas też Gomułka uczynił wrogość wobec Izraela kryterium lojalności państwowej. To słynne jego przemówienie taki ma charakter, prawda, o piątej kolumnie, o tym, że właściwie lojalni obywatele muszą być wrogami Izraela. I to pozwoliło, w oparciu o te zgromadzone, że tak powiem, dane, o których mówiłem, zaraz potem, bo już w końcu czerwca 1967 roku w kierownictwie MSW uznać większość Żydów polskich za nielojalnych wobec państwa i wydać dyspozycję do przygotowania czystek. Te dokumenty, te narady są określone w znakomitej książce Dariusza Stoli, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1968 roku. Marzec oczywiście ma tą tendencję. On określa też w sposób bardziej wyraźny niż kiedykolwiek naród etniczny, nie obywatelski, nie ideologiczny, etniczny. Polakiem jest ten, i to wiele razy będzie tak, kto potrafi przedstawić świadectwo chrztu. I proszę Państwa, tych źródłach jest mnóstwo takich sytuacji, zaatakowani sekretarze Komitetu Wojewódzkiego czy Miejskiego biegną i znajdują od księdza, przywożą świadectwo chrztu, że on nie jest Żydem. To nam pomagało. No to jest w pewnym sensie absurd, ale on pokazuje to szukanie właśnie legitymizacji i zakorzenienia w społeczeństwie, ale też w społeczeństwie bardzo specyficznym, tym, w którym uprzedzenia antysemickie, nacjonalistyczne, niechęci do obcych są silne. W tej grupie społecznej ta władza będzie szukać zakorzenienia.